Działania Wojska Polskiego i służb państwowych poza granicami kraju w latach 1953-2013 to temat konferencji, która odbyła się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych imienia Adama Mickiewicza w Lubaniu. Podczas spotkania z weteranami Wojska Polskiego licealiści mogli dowiedzieć się, jak wygląda służba wojskowa poza granicami Polski w siłach pokojowych ONZ, ale również jak na co dzień służą żołnierze na misjach bojowych. Serdecznie witam w imieniu własnym, w imieniu organizatorów i w imieniu tych wszystkich, którzy czują sobie obywatelskość, którzy razem z nami w dniu dzisiejszym przedstawią Państwu misje, zadania, które w naszym systemie obronności państwa, w systemie struktur NATO, nasi rodacy, osoby, które są wśród nas, w taki namacalny sposób uczestniczą i zachowują wszystkich postaw związanych z szacunkiem dla życia, suwerenności kraju i są świadkami tej historii, która jest najbliższą historią, która we współczesnym świecie wieku XX, XXI jest bardzo często prezentowana w wiadomościach telewizyjnych, na ławach gazet, ale też każdy z nas, myślę, lub wielu z nas ma taką historię w swojej rodzinie, gdzie tato, może dziadek, wujek, może brat, może sąsiad, zawsze suwerenności własnego kraju albo suwerenności i niezależności innego kraju bronili lub bronią nadal. Skąd pomysł na organizację konferencji o takim charakterze? Wyjaśnia Marta Czarniecka, dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych imienia Adama Mickiewicza w Lubaniu. To jest pomysł wynikający z podstawy programowej kształcenia ogólnego, między innymi historii, zajęć wiedzy o społeczeństwie i takiego fascynowania się naszych nauczycieli i naszych uczniów postawami obywatelskimi, obronnością. Patrząc na kwestie olimpiad tematycznych, gdzieś pojawiają się takie tematy związane z wiedzą świata współczesnego i to doświadczanie udziału w takiej konferencji pozwala uczniowi przeanalizować zakres tematyczny tego wszystkiego, co jest napisane w podręczniku, co jest realizowane na lekcji, ale poprzez takie osobiste uczestnictwo uświadamia ważność bycia obywatelem, poczucia obywatelskości i ważność hołdowania pewnym nienaruszalnym wartościom, takim jakim jest życie chociażby. My mamy takie szczęście, że wśród przyjaciół szkoły pojawiają się co roku takie osoby, które są świadkami tych wydarzeń, autentyczności takich działań chociażby misyjnych czy pokojowych. I to są to osoby, które, z którymi jesteśmy zaprzyjaźnieni, z którymi jesteśmy spokrewnieni. Dyrektor Czarniecka uważa, że uczestnictwo uczniów w tego typu sympozjach czy konferencjach pozwala na przemyślenia dotyczące współczesnego patriotyzmu, a co za tym idzie, budowania postawy obywatelskiej. Dzisiejsza informacja w służbie narodu niewiele mówi młodemu człowiekowi, bo bardzo często ogranicza się do mojej rodziny, moich potrzeb, ale stanięcie już na takim poziomie wyższym, czyli w służbie chociażby mojej rodziny, mojej miejscowości, mojej Polski, czy w służbie chociażby życia ludzkiego, jest już takim tematem mniej bliskim współczesnej młodzieży niż wtedy, kiedy byliśmy w okresach rozbiorów Polski I, II wojny światowej, czy różnych działań związanych z demokracją. Dzisiaj demokracja kojarzy się młodemu człowiekowi ze swobodą. Wcześniej demokracja kojarzyła się naszym dziadkom, rodzicom czy pradziadkom z walką o tą wolność, czyli taką suwerennością tego, że jestem obywatelem Polski, obywatelem świata, obywatelem Europy chociażby. No i ten pomysł nabierał rozmachu. Siedzieliśmy, debatowaliśmy. Tutaj nauczyciel, który sam z siebie wyraził chęć zaangażowania się, takiego osobistego wsparcia mnie jako dyrektora szkoły w tych działaniach takich przygotowujących. Mieliśmy bardzo krótki czas na te przygotowania. Okazało się, że osobiste zaangażowanie i uczniów, i nauczyciela, i pracowników szkoły, bo tutaj też zaangażowali się pracownicy szkoły, pomaga przygotować taką konferencję tematyczną. Mam nadzieję, że każdy, kto wyjdzie z tej konferencji, będzie miał takie poczucie zastanowienia, takiej nostalgii i odpowiedzenia sobie, co jest z moim poczuciem bycia Polakiem. Żołnierze weterani podzielili się wspomnieniami oraz przedstawili uczniom szkoły historię prowadzonych przez Wojsko Polskie działań pokojowych.
Pułkownik Ryszard Woźniak, który służył w wielu misjach pokojowych, twierdzi, że przybliżanie młodzieży zagadnień dotyczących służby Wojska Polskiego poza granicami kraju w przeszłości to dla nich doskonała lekcja historii. Ja jako nauczyciel, który wcześniej przygotowywał się do tego zawodu, wykładowca w szkole oficerskiej, a następnie żołnierz i uczestnik właśnie trzech misji, postanowiłem z kolegami przystąpić do Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ. Takich kół jest ponad 47 w większych miastach Polski i jednocześnie padł pomysł, który jest od kilku ładnych lat realizowany, aby tego typu spotkania organizować z młodzieżą, aby przybliżać w ramach lekcji historii, lekcji patriotyzmu właśnie te zagadnienia związane z udziałem żołnierzy i funkcjonariuszy państwowych Rzeczypospolitej Polskiej dla szkół i środowisk właśnie w poszczególnych miejscowościach Dolnego Śląska i nie tylko, ponieważ nasi koledzy z innych miast również organizują te spotkania na terenie całego kraju. Główna kwatera znajduje się w Warszawie. Prezesem naszym jest generał dywizji Stanisław Woźniak. Nosi to samo nazwisko jak i ja. I w poszczególnych miastach istnieją tak zwane koła Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ oraz drugie stowarzyszenie, które powstało po udziale żołnierzy naszych w misjach w Iraku i Afganistanie, które się nazywa Stowarzyszeniem Rannych i Poszkodowanych w misjach poza granicami kraju. Stowarzyszenie, którego członkiem jest pułkownik Woźniak, organizuje bardzo wiele podobnych spotkań na terenie całego Dolnego Śląska. Ta idea po prostu przyświeca nam od kilku ładnych lat, aby tego typu zagadnienia przedstawiać i realizować właśnie w szkołach. Tych spotkań na terenie Dolnego Śląska odbyło się już ponad 100. W ciągu nawet jednego dnia kolega, który teraz aktualnie prowadzi tą prezentację multimedialną, potrafił zorganizować ich na terenie Złotoryi, Legnicy 9, łącznie z zakładem karnym dla młodzieży. Niezwykłym przeżyciem dla uczniów Mickiewicza było spotkanie z żołnierzami stacjonującymi w Afganistanie, którzy jako polski kontyngent wojskowy wypełniają zobowiązania sojusznicze, wspierając siły NATO. Do tego celu wykorzystano łącze komunikatora internetowego. Konferencja wzbogaciła również wiedzę licealistów na temat Organizacji Narodów Zjednoczonych i Paktu Północnoatlantyckiego. Licealiści i nauczyciele byli pod ogromnym wrażeniem doświadczeń gości i bardzo chętnie prowadzili rozmowy z weteranami. Konferencji towarzyszyła wystawa sprzętu i mundurów żołnierzy biorących udział w misjach zagranicznych.